W pierwszej kolejności dla nas było ważne rozegrać ten mecz z paru powodów. Newralgiczny jest ten, że mamy trzech nowych zawodników w kadrze. Ciężko trenowali przez te ostatnie trzy dni, natomiast takim kluczowym, kończącym etap tych treningów etapem był dzisiejszy mecz z Krakowią, więc na tle tak silnego zespołu chcieliśmy bardzo, bardzo nam zależało na rozegraniu tego spotkania już z tą nową trójką zawodników. Dwa, pokazało się po raz kolejny znowu paru młodych zawodników. Bardzo dobry dzisiaj, muszę powiedzieć, bo to mówimy o plusach. Występ naszego młodego bramkarza Lonie, który po raz kolejny bardzo dobrze się zachowuje na linii bramkowej, ale nie tylko, bo broni rzut karny. No i debiut 15-latka i to jest to, co mówimy cały czas. My gdzieś w tym kierunku w najbliższej przyszłości będziemy starali się iść, że jednak będziemy dawali szansę, a wszystko w nogach i w głowach zawodników, żeby korzystać z tej szansy. Wspomniał Pan o 15-letnim piłkarzu, Michał Mikołajczak, Tarnowia, Tarnowo Podgórne, bo to jeszcze nie jest zawodnik Korony. Nie, ale wyszukujemy, dajemy szansę, to co powiedziałem. Myślę, że to jest kierunek, w którym w najbliższym czasie pójdziemy i Michał tutaj jest nie pierwszym przykładem, jak się będzie zmieniała Korona w najbliższym czasie. A jak wypada ocena trzech nowych ogniw, czyli Maciej Wilusz, Bartłomiej Pawłowski i Ayram Lopez Cabrera? Każdy z tych trójki musielibyśmy indywidualnie o nim mówić. Każdy jest na innym etapie. Ja się cieszę, że Maciek wygląda bardzo dobrze fizycznie. Jest bardzo zdeterminowany, żeby osiągnąć cel i cieszymy się i mamy nadzieję, że ta dziura po Piotrku będzie w bardzo szybkim czasie jak gdyby uzupełniona. Oczywiście jest to inny typ piłkarza niż Piotrek, natomiast widać, tak jak powiedziałem na początku, niego determinację w osiągnięciu sukcesu, a to jest bardzo ważne. To samo można powiedzieć o Bartku. O Bartku jedynie martwi mnie to, że nie będzie mógł zagrać meczu z Lechią, więc ten jego okres jak gdyby przygotowania w naszym klubie i występowania dla Korony Kielce się przedłuży. No a Ayram jest całkowicie na innym etapie. To jest chłopak, który dopiero gdyby może nie zaczyna okres przygotowawczy, ale nie przeszedł kompletnie tego okresu, bo on po zakończonych rozgrywkach był na urlopie i tylko teraz jak gdyby miał parę treningów wprowadzających. Natomiast na to jak wygląda fizycznie, zagrał całkiem niezłe spotkanie i myślę, że ta trójka, jak się wkomponuje w zespół, jak dojdzie fizycznie, to będzie bardzo ważnymi ogniwami Korony w najbliższym czasie. Cztery bramki stracone, z czego trzy padły po strzałach z pola karnego. To nie najlepiej świadczy A, chyba o obrońcach, B, no w przypadku interwencji bramkarskich także pewnie można by się tam czegoś doczepić. No tak, ale jak zobaczymy na tą szóstkę najbardziej broniących zawodników, to trzech nie było dzisiaj u nas i to też jest ważne, bo dzisiaj chwalimy Gabowca, bo zagrał wczoraj rewelacyjne spotkanie, co dla nas jest również ogromnie się cieszymy. Jak już jesteśmy tutaj przy reprezentantach, to cieszymy się z występu Marcina, Tomka, Michała w jutrzejszym dniu. I proszę zauważyć zmianę, nie dość, że dostarczamy tych reprezentantów, co dla Kielce jest ogromnym splendorem, to jeszcze grają. Oni są podstawowymi zawodnikami, o których się mówi i to ogromnie cieszy. A wracając, z tej szóstki trzech zawodników w cudzysłowie było nowymi. To jest Maciek, jak już wspomnieliśmy. To jest Paweł, dzisiaj nominalnie zagrał jako prawy obrońca, zresztą niezłe spotkanie rozegrał, ale i to jest Rafał Grzela, który pierwszy raz zagrał jako defensywny pomocnik, więc to był jeden z tych powodów, oczywiście nie może to wszystko było najważniejsze, ale to był jeden z tych mniejszych powodów, dla których ta obrona dzisiaj nie funkcjonowała tak, jakbyśmy oczekiwali. Ale wspomniany Grzelak całkiem przyzwoicie w roli defensywnego pomocnika, tak? Tak. To jest pewnie jakaś alternatywa na wypadek kartek czy kontuzji? Może nie alternatywa, bo jak patrzymy dzisiaj na zespół Korony, to rzuca nam się, gdzieś mamy problem przy tych fragmentach. To nie przypadek, że Rafał tam zagrał, ponieważ gdzieś szukamy tych centymetrów, a Rafał dzisiaj jest w formie i daje sygnał, że nie tylko nominalnie ta lewa obrona, bo zagrał bardzo przyzwoite zawody jako środkowy obrońca, ale może i na Lechie jako defensywny pomocnik wystąpić. Jestem przekonany, że nie będzie uzupełnienia, a wzmocnieniem tego zespołu. Dobrze ułożona lewa noga, te dośrodkowania jego naprawdę w punkt. Silny. Silny, to tak jak mówię, jasne, że popełnia błędy taktyczne, ale to jak gdyby nie z jego wina, po prostu jest tam z przymusu wrzucony. Natomiast ma wiele atutów, po których nie można przejść obojętnie. A tak jak uprzedzaliśmy, jak gdyby, my musimy z naszych zawodników wykrzesywać wszystkie ich maksymalne umiejętności, więc dzisiaj Rafał jest jednym z tych piłkarzy, który ma pewne cechy i zdolności, których szukamy. I
i na pewno nie zawaham się wystawić Rafała w pierwszym składzie, nawet na jego nie takiej najważniejszej kluczowej pozycji. Ankur woli dziesiątki też całkiem przyzwoicie, gdzieś tam widać, że po takiej kombinacyjnej gry to... Myślę, że dobrze dzisiaj współpracował z napastnikiem i widać, że gdzieś tam się dobrze rozumieją i może to był ten czynnik, który nam brakował w przypadku Nabila, tej nici porozumienia. I bo patrząc dzisiaj na współpracę, tej dwójki naprawdę była ciekawa. No, w pewnym momencie tam takie ładne przyjęcie na klatkę, oddanie strzału po obrocie Nabila, które no też... No i sytuacja na 0-0, gdzie dał prostopadłą piłkę i sam na sam, czy to było przy rezultacie 0-0, no ale... Ale wykonał dzisiaj dobrą pracę i również daje sygnał, że cały czas walczy o to miejsce. Ciężko jest ocenić spotkanie, w którym się przegrywa dosyć wysoko. No, pojawiały się błędy. No, ciężko tak naprawdę tutaj więcej cokolwiek powiedzieć, bo gdzieś tam przy tych bramkach, które gdzieś Cracovia zdobyła, no, każdy mogliśmy się nieco lepiej zachować. Z drugiej strony bramki, no, można powiedzieć, też robiły wrażenie, bo nie wiem, czy zawodnicy, którzy je strzelali, byli do końca świadomi, że tak to wyjdzie. No, jesteśmy po takim pierwszym sparingu wspólnym, gdzie tak naprawdę kilku zawodników doszło i gdzieś tam powoli się zgrywamy. Przepracowaliśmy ostatnie dwa dni bardzo solidnie i no, miejmy nadzieję, że powoli będzie to procentować. Takie twoje pierwsze wrażenie po tych pierwszych spotkaniach, pierwszych treningach z nowymi kolegami? Pozytywne, negatywne, dużo rzeczy do zrobienia? Jak najbardziej pozytywne. Uważam, że jest to bardzo fajna grupa. Czy dużo rzeczy do zrobienia? Na pewno zawsze jest dużo rzeczy do zrobienia, zawsze można. Zawsze powinno się mocno pracować i zawsze można się polepszać swoje umiejętności. Zwłaszcza ja tutaj też muszę mocno pracować, żeby jak najszybciej poczuć się dobrze i przede wszystkim w dobrej dyspozycji, żebym mógł dawać jak najwięcej tej drużynie. Pożyteczny na pewno, bo wiadomo, Cracovia to jest bardzo dobra drużyna. Chcieliśmy przećwiczyć te kilka rzeczy. No cóż, no trudno, no straciliśmy cztery bramki, tak naprawdę trzy z tych bramek to życiówki tych chłopaków, którzy strzeli te bramki. Ale uważam, że jak najbardziej sparing bardzo pożyteczny dla nas. A jak układa się współpraca z nowymi piłkarzami, no to mam na myśli Wilusza, Bartka Pawłowskiego i Hiszpana Lopeza, Airama Lopeza Cabrera. Znaczy tak, Maćka i Bartka znamy, także to są bardzo dobrzy piłkarze. Natomiast Airama dopiero poznajemy. Wiadomo, na razie jest ta bariera językowa, ale myślę, że powoli będzie coraz lepiej, będzie łapał słówka takie nasze tutaj polskie z boiska i będzie coraz lepiej w tym kontakcie z nim.